Siemaneczko, piękny zachód słońca. A my dzisiaj działaliśmy z kalenicami. I co? Kalenice ta już wszystko gotowa, przygotowana. Tutaj już mamy rozbite łaty. Tutaj tak samo. No i co? Dajemy nowe taśmy. Daję, ja bazuję na taśmach od Blachy Pruszyńskiej, tych siatkowanych. Według mnie to jest obecnie najlepsza taśma dostępna na rynku pod względem cena do jakości. Mamy tutaj siateczkę, która po prostu no, hamuje w jakimś stopniu wodę. Wiadomo, nie, nie w stu ale hamuje tą wodę. Ta woda potem spływa, ale przepuszcza doskonale powietrze. Wszystkie te taśmy na włókninie bądź na membranie, to po prostu hamuje nam tutaj to, to, ten wylot powietrza. Dlatego trzeba stosować takie albo typu właśnie e, odbrasowskie, z tymi takimi trzema. Już kurczę nie wiem, kto on się nazywa. Wy, 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 wy. No, gdzieś tam miałem u siebie w filmikach, nieważne ale chodzi o to, żeby po prostu ta przestrzeń wentylacji na i po prostu to powietrze mogło wychodzić, a nie było hamowane to wszystko. Te wszystkie też taśmy aluminiowe, które są takie z takimi trójkącikami nacinanymi, one też bardzo dobrze się sprawdzają, no ale wiadomo, już to jest droższy, droższy wydatek. A propos jeszcze kalenic, no to korzystamy z tych nowych stosunkowo gwoździ kalenicowych od IVT, tu jest chyba typ czwórka. Z właśnie, no ze szpaksem po prostu zwykłym krętem, ale bardzo fajnie sobie można go ustawić. Typ trójka, jeszcze mam część, które tutaj chłopaki mi wydali. No, myślę, że tamte też się lepiej sprawdzają, bo nie mamy tego tutaj zgrubienia, i tą łatę możemy docisnąć tam do końca. Tutaj są dzięki temu, są troszeczkę wyższe ścianki, no ale no powiem szczerze, że już bardziej chyba przepadam za tym, bo no tu możemy sobie łatę do tej do tej strony ładnie docisnąć, przykręcić i. i no i wszystko fajnie wtedy hula. No, także możemy wkręcać, ustawiać sobie ładnie i tyle. Oczywiście są zwolennicy zwykłych, yy, tych wsporników kalenicowych. Ja jestem bardziej ku właśnie tych, tym wkręcanym, bo no, po prostu szybciej to idzie. No, tutaj mamy ten mały niuansek, na pewno już widzieliście w rolce. No jest jak jest ta zrobiona kalenica. Tutaj jak było rozbierane, no to niestety, no zastaliśmy właśnie takie coś, że tu nie mieliśmy wkręconego i zobaczcie, jak ta łata się fajnie trzyma, jak te gąsiorki fajnie leżały. No naprawdę pomijam już fakty, że tutaj wentylacji nie ma, bo zobaczcie, do zera, praktycznie ścięte. Jeszcze ta dachówka jest tutaj widać, że przycinana. Także no tak to jest niestety zrobione. Więc my tutaj będziemy musieli to jeszcze raz, no wiadomo, poszukać krokiew, w krokwie po nakręcać te wszystkie sporniki. Tak żeby po prostu to się trzymało. No bo wiadomo, teraz ta dachówka, znaczy te gąsiory, to po prostu. Te gąsiory po prostu, tu jest dziura, te gąsiory to po prostu leżały na tej dachówce, a nie się trzymały. Aż dziwo, dziwię się, że to w ogóle nie odleciało. Naprawdę jakby tu była jakaś większa wichura, to, to na pewno by to wszystko pozabierało. No my będziemy musieli te dachówki. Przyciąć, no bo wiecie, możemy sobie je tutaj ściągnąć większość i, i rozłacić, tak żeby tutaj była jakaś przestrzeń ta wentylacyjna, no ale za dużo roboty. Będziemy po prostu tą dachówkę ścinać, zetniemy sobie na tym ząbku, żeby tu była po prostu ta przestrzeń wentylacyjna, a tutaj po prostu będziemy nawiercać i przykręcać. To jest jedyny najszybszy sposób. Bawić się w przebijanie teraz ład, wiecie, i tak tutaj jest to tak rozłacone jak jest, więc nie będziemy tutaj, że tak powiem, sobie dodatkowo utrudniać. No, także dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, cześć!